Witam, przedstawiam szosowo-gravelowe koła złożone na obręczach DTRR 521, piastach 350 oraz szprychach Sapima, a wszystko to zaplecione przez firmę Lemon Bike. Ten konkretny zestaw posiada limit wagowy 130 kg, więc śmiało poradzi sobie z cięższymi jeźdźcami, osobami lubiącymi dłuższe bikepackingowe wycieczki lub wyprawy w trudniejszy teren. Wybór piast DT 350 jest raczej jasny. Dzięki ich bardzo dobremu uszczelnieniu, łatwemu serwisowi i dostępności części zamiennych są jednymi z najlepszych w swojej klasie, więc nie będę się nad nimi rozwodzić. Przy wyższym budżecie w grę wchodzą też lżejsze 240. Za to wybór reszty części powinieneś dokładnie przemyśleć. Wszystko zależy od tego, gdzie i jak jeździsz. Zaczynając od szprych, najpopularniejsze to chyba Sapimy Delighty. Jeśli chcesz coś lżejszego, to CX Raye, a jeśli mocniejszego, to Racy. Podobnie jest z nyplami. Jeśli waga jest ważna, to aluminiowe, jeśli wolisz coś trwalszego, to mosiężne. Najbardziej skomplikowanym elementem jest wybór obręczy, gdyż DT zadbało o to, aby ich oferta była naprawdę bogata. Pierwszym filtrem jest cena. Masz do wyboru tańsze obręcze z wkładką sleeve, lżejsze i wytrzymalsze, ale też dużo droższe spawane, no i oczywiście karbonowe. Następnie trzeba wybrać szerokość wewnętrzną obręczy, a najłatwiej określić ją po tym, na jakich jeździsz oponach. Jeśli do około 43 mm, to obręcz o szerokości wewnętrznej 2 cm jest teraz standardem. Jeśli na szerszych, to wybierz coś w rodzaju GR531 o szerokości 24 mm, które wymiarami przypomina już prawie felgi do rowerów XC. Obręcze różnią się również kształtem i wysokością stożka. Jeśli chcesz bardziej aerodynamiczne koła i jeździsz ze średnimi prędkościami powyżej 30-35 km na godzinę, to zastanów się nad 521. Jeśli wolisz coś lżejszego, możesz wybrać 511. Ten zestaw z taśmami waży niewiele ponad 1800 gram, ale tu priorytetem była wytrzymałość. Dla porównania stary zestaw ze Scotta Metrixa 20. Oczywiście niezwykle ważną kwestią jest też, kto zaplata koła, bo to wymaga doświadczenia, wiedzy i umiejętności. W Polsce jest już całkiem niezły wybór i konkurencja, więc nie trzeba kupować gotowych systemowych kół. Możesz mieć dokładnie to, co sobie wymarzysz, a porządny zestaw znajdziesz już od 1400 zł. Natomiast ten prezentowany to koszt powyżej 2200. Moim zdaniem dobre i lekkie koła i opony to zaraz po ramie najważniejsze części, które diametralnie zmieniają to, jak jeździ się rowerem. Więc jeśli masz jakieś seryjne, ciężkie, miękkie jak plastelina koła na drewnianych oponach, to wiedz, że taką zmianę poczujesz i to bardzo. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!